Witamy w kolejnym odcinku Goal Line TV Powered by the Outlaws. Krzysztof Wydrowski i Chris Jasia. Zacznijmy od tego, co jest najważniejsze dla nas. Mamy półfinały PLFA 2, dwa mecze w ten weekend. No tak, mamy dwa mecze. Najważniejsze dla nas powiedziałeś, czyli mecz Gliwice Lions, którzy przyjadą do nas do Wrocławia, żeby zagrać z Wrocław Outlaws. Trzeci raz w tym sezonie przyjeżdżają do Wrocławia. Tak. I miejmy nadzieję, że tym razem się nie uda tak dobrze, jak poszło im z Panthers, tak. A będzie tak jak na pierwszym meczu z nami. No to jest ciekawy mecz, wydaje mi się, bo ten pierwszy mecz między naszymi drużynami nie oddawał przebiegu spotkania. Spotkanie było dużo bardziej wyrównane, niż pokazywał wynik. Dużo ekspertów stawia na nas, ale jednak moim zdaniem Gliwice Lions są bardzo silną drużyną, kto wie, czy nie najsilniejszą w tych playoffach. Tak, oni są bardzo silni i zgadzam się z Tobą. Ten wynik, który był z nimi wcześniej, to nie odzwierciedla siły tej drużyny. I teraz przyjadą tutaj już jako zupełnie inna drużyna niż ta, która wtedy grała. No, my też jesteśmy inną drużyną, która wtedy grała, no ale zobaczymy, co się stanie w sobotę. Zobaczymy, tak naprawdę to jest mecz dwóch drużyn, które są moim zdaniem drużynami kompletnymi, bo Lions pokazali w tym roku, że potrafią podawać, potrafią biegać, są bardzo dobrzy w obronie. Mają przede wszystkim bardzo silnych zawodników na linii wznowienia akcji, to jest fundament drużyny, bo w drugim półfinale Dragons Dukes ja nie widzę tych potężnych liniowych w online D-line. Tam są jednak mniejsi zawodnicy, a tutaj po obu stronach piłki będą naprawdę duzi, silni faceci i to może być ciekawe starcie i to może być kluczem do wygrania tego meczu. Czyli starcie Outlaws Gliwice to może być taka przepychanka dużych ciał, dużych facetów, a tam może być bardziej taka takie szybka gra, dużo punktów. Tak, no można to tak ująć, natomiast to co powiedziałem wcześniej, to są drużyny kompletne. Nie wolno zapominać o naszych skrzydłowych, czy o Nelipie z Lionsów, czy choćby Olczku, którzy też są bardzo szybcy, potrafią zagrać, złapać dobre podanie, przebiec z piłką parę yardów i to będzie naprawdę ciekawe starcie. Natomiast drugie spotkanie Dukes z Dragons, również ciekawe starcie. Tam mamy dwóch mistrzów swoich dywizji, bo u nas jest pojedynek wewnętrzny grupy południowo-zachodniej, natomiast tam mamy mistrzów swoich dywizji. Tak, ciekawe, że grupa południowo-wschodnia to nie ma nikogo już. No niestety, ani Tigers, ani Rybnik nie dali rady, chociaż Rybnik nie był tak daleko, bo oni sobie całkiem nieźle radzili w tym roku. No ale wracając do samych Dragonsów, to jest dla mnie wielka niespodzianka tych rozgrywek. No, w zeszłym roku u nas w dywizji przegrywali mecz za meczem, a w tym roku radzą sobie świetnie, nowy trener, nowa filozofia i kto wie, może jakaś niespodzianka z Dukesami. Ja bym tego chciał, bo wydaje mi się, że na Dragons mamy patent, a z Dukes wygraliśmy jak na razie tylko raz. No jak na razie to zapraszamy wszystkich na stadion sztabowy w sobotę o godzinie 16 we Wrocławiu. Przejdźmy do NCAA, bo mecze z zeszłej soboty. Było parę niespodzianek. Tak, było parę niespodzianek. Chyba największa niespodzianka to, że Floryda wygrała taką wielką przewagą nad Ole Miss. Jak rozmawialiśmy już od początku sezonu, to Ole Miss był w tej naszej pierwszej czwórce, która miała grać o mistrzostwo. Wiemy, że to jest wcześniej w sezonie, ale jednak oni wygrali z Alabamą, byli w tej pierwszej czwórce, a tu taka niespodzianka. Floryda wygrała taką przewagą przeciwko nim. No, parę innych niespodzianek było też. Nie wiem, czy możemy mówić, że przegrana Georgii z Alabamą była aż taka niespodzianka. No ale mamy kolejny raz, gdzie Georgia jest zapowiedziana jako bardzo silna drużyna, bardzo mocna drużyna, wchodzi w taki bardzo ważny mecz i przegrywa. To już kolejny rok rzędu coś takiego się dzieje. Inni z top naszych pięciu czy czterech, no to Ohio State, tutaj też jest duży znak zapytania, bo ledwo wygrali z Indianą. Indiana to ma raczej tradycje koszykówki niż tradycje futbolowe, no ale wygrali jednym touchdownem i to trochę mi przypomina Florida State z ubiegłego roku, gdzie oni mieli ten winning streak, wygrali z poprzedniego roku wszystkie mecze, byli numer jeden, bo nie przegrali jeszcze, ale z meczu na mecz coraz ciężej wygrywali te mecze, coraz trudniej im szło. I mamy taki, moim zdaniem, przykład też w Ohio State, że coraz trudniej im idzie. No i na końcu, nie wiem, czy możemy to powiedzieć jako upset, ale chyba był upset, że Notre Dame przegrał z Clemsonem w ostatniej chwili. No,
rookie quarterback, 90 tysięcy widzów, deszcz lał. No trudno powiedzieć, czy to upset, czy nie upset, no ale drużyna, która była niżej w rankingu, wygrała. Dla ciebie zawsze jak Notre Dame przegrywa, czy Dallas jak przegrywa, czy Arizona, tak, to jest upset, dokładnie. No na podsumowanie, twoje cztery typy na drużyny, które będą w playoff NCAA pod koniec sezonu. Jest duża dyskusja w tym momencie, że Ohio State niby jest numer jeden, ale tak naprawdę jakby komputery wybierały, to Ohio State nie byłby numer jeden. Natomiast zostawiam Ohio State jako numer jeden, uważam, że mogą się pozbierać. Michigan State też miał trudny mecz z Purdue w tym tygodniu, też wygrali jednym touchdownem, ale moim zdaniem Michigan State ma bardzo mocny defense i wygrałby z Ohio State. Mamy teraz TCU, który cały czas jest w górze, no i Baylor, który jest w tej pierwszej czwórce. Dark Horse, moim zdaniem, jeszcze mamy LSU, no i który się pokazuje jako totalna niespodzianka, Northwestern, który się pokazał w pierwszej dziesiątce, ewentualnie Utah jako taki dark horse, który z zewnątrz wychodzi, tak? To są ciekawe typy, ja się z tą zgadzam, jeśli chodzi o jedynkę. LSU jest obrońcą tytułu, nie przegrali meczu, nie można obrońcy tytułu zabrać tego numeru jeden, jakkolwiek, nie przegra, by, tak. Jakkolwiek słabo by wygrywał, to wciąż są to wygrane. Na koniec dnia liczy się to literka W, tak? Jak to mówią Amerykanie. Natomiast dla mnie jest coś ciekawego, że my tak mówimy o tym, że te wygrane są bez takiego przekonania. Tak się przyzwyczailiśmy przez te lata do tej dominacji Alabamy czy Oregonu w tych wcześniejszych fazach, że wszystkich gromili. I teraz dla nas jest to takie zaskakujące, że drużyna sobie nie może poradzić, tak? Chociażby tutaj kazus FSU czy tegoroczny ASU. No, to tak powinien wyglądać college football i teraz jest dzięki temu jest ekscytująco, nie ma dominacji jednej lub dwóch drużyn, tylko w każdą sobotę każdy może wygrać. To jest chyba piękno futbolu. Tak. No to przejdźmy teraz do NFL. Mi NFL nie leży w tym roku. Przegrałem drugi tydzień z rzędu we wszystkich moich ligach fantazyjnych. To jest czarna seria. No wszystko tak trochę do góry nogami w tym roku, tak? Jest ciężko, jest naprawdę ciężko i powiem Ci, jeśli jeszcze jeden mecz przegram, to naprawdę będzie mi bardzo, bardzo przykro i nie wiem, kto będzie tutaj siedział za tydzień. Kolejna porażka. A może to jest to fatum, że nie byłem w programie i jakoś ta Wasza wiedza tutaj na mnie nie spłynęła, Twoja się przemienia i przeszło takie ciężkie tygodnie. Natomiast jeśli chodzi o NFL, ty na pewno coś powiedzieć o Dallas. Ja od razu powiem, Terence Williams nie złapał tego catchu na remis. Tam moim zdaniem piłka dotknęła ziemi. Nie wiem, czy się ruszyła, zazwyczaj się wtedy rusza, kiedy była w jego rękach, więc ja bym to dał incomplete pass i bez dogrywki. No ale dogrywka była Drew Brees, który wrócił po kontuzji. Najkrótsza dogrywka w historii. Tak, bardzo szybka dogrywka. No i Drew Brees, w ubiegłym tygodniu mówiliśmy o tym, że Tom Brady miał swój 400 touchdown pass. W tym tygodniu mieliśmy Drew Brees, który miał swój 400 touchdown pass. Tak, to podanie do CJ Spillera. Tak, w dogrywce. W dogrywce. No. Ale dogrywka była dlatego, że kicker zbudował field goala i to jest też chyba znak tej kolejki. Te wszystkie spudowane field goale, to był dramat. No nie tylko tej kolejki, ale całego sezonu. Właśnie analitycy o tym piszą, że to ma wpływ zmiana extra point, że poszedł do tyłu, to jest teraz 30 parę yardów, a nie ten taki chip shot, jaki był wcześniej, i że to ma duży wpływ na kicker. No dobrze, no ale oni nie trafiają field goal, a nie extra pointów, nie trafią z 30 yardów field goala, tak? Ja zgadzam się kompletnie, ja uważam, że extra point czy field goal wewnątrz 30, to ja zawsze mówiłem, to tyle pieniędzy zarabiają za to powinni automatycznie trafić. To jest tak, jak płacisz komuś 15 milionów dolarów, żeby grał w koszykówkę, a osobistych nie potrafi trafić. No kurde, no to tak nie może być, tak? No tak, i tu jeszcze mamy specjalistę, typowego specjalistę. Nie, to jest bardzo, bardzo, bardzo kiepskie i ja tutaj widzę szansę dla Europejczyków, bo nasi kickerzy, nasz Gorzka, czy Panthersowy Wiz, czy Pańczyszyn, są w stanie, wydaje mi się, zrobić claim na jakiś roster z Polska, bo tak naprawdę, no, patrząc na to, co tam się dzieje, to w PLFA lepiej kopią, no, sorry, ale tyle pudeł to jest w tak dobrych snapach, w tak dobrych blokach, to jest tak naprawdę... Tak, to jest wszystko poukładane. To jest poukładane, tak. Bo w Polsce te field goale, no, nie wychodzą najczęściej dlatego, że snap leci 3 sekundy, holder ustawia go kolejne 3 sekundy, cały defense jest już na kickerze, no to nie dziwne, że ciężko kopnąć, a w NFL jest pach, pach, pach i piłka w powietrzu. Automatyczne, tak. Ale to, co jest w tym roku, to jest naprawdę dramat. Jakieś inne mecze oglądałeś? O, oglądałem San Francisco oczywiście, moją ulubioną drużynę.
No, pytanie, kiedy San Francisco po prostu zrezygnuje z Kaepernicka. A ja powiem ci, ja nie byłem zwolennikiem Kaepernicka. Jak go wzięli, mi się podobał Alex Smith, taki game manager, to on był bardziej w tym stylu Joe Montana, tak? Tak, tak, ale on też miał nogi, on ma tam Wilsy, nie? On w Utah biegał bardzo dużo, grał z option i tak naprawdę pokazuje to w niektórych meczach, bo jak trzeba, to on wybiega te yardy, ale nikt się tego nie spodziewa. W Kaeperniku wszyscy się spodziewają i to jest łatwo zatrzymywane. Zresztą no, on jest dosyć dramatyczny. Nie przepadałem za nim, a teraz jak nie ma defensywy też, to jest naprawdę ciężko i nieprzyjemnie się to ogląda. Ja mam kolegę, który mieszka w San Francisco, go poprosiłem, żeby twoje highlighty tam zawiózł do nich, bo może ty masz szansę, żeby być quarterbackiem San Francisco. No, gdyby nie moje plecy, to na pewno mógł. A, plecy, to tam ci zrehabilitują te plecy, potrzebują quarterbacka. No pomimo tego, że Dallas przegrał ostatnie dwa mecze, no to ten NFC East to będzie taki nie wiadomo kto wygra, może tak jak NFC South w ubiegłym roku, że 8-8 wystarczy, żeby wygrać dywizję. Natomiast NFC South mamy totalne niespodzianki i Carolina i Atlanta 4-0. No Carolina świetna obrona i nie najgorszy atak. Ted Ginn Jr. się odnalazł, Cam Newton nie miał żadnych receiverów przed sezonem, nagle ma świetnego receivera, były pierwszorundowy draft pick, zresztą z OSU. Mhm. No a jeśli chodzi o Falcons, wow, to co się działo w Houston Texans, 42-0, tak. to był blowout, później odpuścili ten mecz, no i ten wynik może był trochę delikatniejszy dla Houston, ale Houston, jedna z najlepszych personalnie obron w lidze, tak? J.J. Watt, stawiłeś obok niego Vince'a Wilforka i Jadeviona Clowniego po drugiej stronie. To tam potrzeba 6 czy 7 liniowych, żeby zablokować tą trójkę, a jednak dali radę. A running back z Freeman. Tak jak kolejny dobry mecz. Devonta Freeman. No. Drugi mecz z rzędu z 3 touchdownami, prawie jak Stanisław Wersler w meczu z Tigers. Tak. Tylko, że on miał do połowy klasyczny hat-trick. A wracając do NFL, Philadelphia Eagles. To jest niespodzianka, bo tak naprawdę grają dramatycznie. Tak, przegrali z Washington. Przegrali z Washington Redskins. To nie jest łatwe zadanie przegrać z Washington Redskins. Nie jest. Jacek Walów coś o tym wie. W każdym razie, no, Chip Kelly, czy to jest gorące krzesło już? Myślę, że jeszcze nie. Natomiast w połowie sezonu, jeżeli tak będą dalej grać, to może już być, bo wiemy, że właściciele w NFL to nie mają cierpliwości. No nie mają cierpliwości, a Chip Kelly dostał dużo władzy, dostał praktycznie władzę absolutną, wywrócił drużynę do góry nogami. No stworzył tą drużynę, którą chciał, tak? Tak, a ta drużyna nie działa, nie klika. Powiem ci, no ja mi nie przypomnę Sam Bradford. Chyba Sam Bradford niszczył mu całą koncepcję, nie ma możliwości na option, nie ma możliwości grania tutaj tych readów. Dużo lepiej chyba by sobie radzili z tym Folsem i nawet już z Markiem Sanchezem. Takie mam ja przynajmniej uczucie. No może tak być. No i DeMarco Murray w ogóle nie działa. DeMarco Murray nie działa, to jest też jeden z zawodników, którego mam w fantasy. Jest to ciężkie, natomiast... No DeMarco Murray przede wszystkim jest North South Runner, tak? Jeżeli nie ma dobrej linii, no to... Trudno się spodziewać, tak, że będzie coś tak. A tam jednak w Filadelfii ta linia, ona nie jest słaba, personalnie ona jest dobra, ale tam są problemy z blokami. Wydaje mi się, że te schematy Chipa Kelly'ego mogą być może dla nich jeszcze zbyt trudne, jeszcze może nie są w stanie ich doprowadzić do perfekcji i to jest jakby problemem. No ale to kolejny raz widzimy, że trener, który był bardzo dobry w college'u, miał wielki sukces w college'u, poszedł do NFL. I nie za bardzo mu zagrało. Tak? Nick Saban też próbował, dokładnie i też tak. Się nie udało. No i mieliśmy pierwszy mecz w tym sezonie na Wembley. Jetsi przejechali się po Miami. Chris Ivory świetny mecz. Tak. No i trener Miami został zwolniony po meczu. Nie wiadomo, czy mu w ogóle bilet powrotny kupili z Londynu. No, mogło tak być, mógł zostać w Londynie. Trochę szybko, czwarty tydzień, to jest czas na gorące krzesło, ale chyba jeszcze nie na zwalnianie. Ale on już od paru lat był na tym gorącym krześle. Tam to nie gra, to on próbował też złożyć tą swoją drużynę. Wydali 100 milionów dolarów na Dama Kansu. On w ogóle nic nie pokazuje w tym roku. To jest ten sam case, kiedy Redskins wzięli Alberta Hainswortha. Też miał świetny sezon w Tennessee Titans, też wydaje na niego 100 milionów i też Hainsworth miał problemy takie natury. Nie, z głową tam deptał po ludziach, kopał ludzi, to podobnie jak Sue i jak widać bardzo podobny case. To już wszystko w dzisiejszym odcinku Goal Line TV Barbariato.
dziękujemy, że byliście z nami. Lajkujcie, szerujcie, róbcie z tym, co chcecie, oglądajcie, bo my dalej to nagrywamy i będziemy nagrywać. A teraz oddajemy głos do Krzyśka Krzemienia. Krzysztof, zapraszamy ponownie. Do zobaczenia. Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj pogadamy trochę o tym, dlaczego zawodnicy NFL spędzają tak dużo czasu na przygotowaniach do meczu. Po co przez długie godziny wieczorami studiują te zagrywki przeciwnika? Po to, żeby wykorzystać może 1% z tego. Na pewno pamiętacie ostatnią akcję, ostatnio liczącą się akcję zeszłorocznego Super Bowl, kiedy Malcolm Butler wystartował jak rakieta do piłki, przechwycił podanie Russella Wilsona i zapewnił mistrzostwo Patriots. On sam wielokrotnie w wywiadach mówił, że ta akcja to wynik tego, że wielokrotnie oglądał to na wideo, widział to na treningach, grał to scout team przeciwko niemu i widząc to ustawienie od razu w ciemno wystartował do piłki. Dzisiaj chciałem pokazać Wam bardzo podobną akcję, która miała miejsce w meczu New York Giants Buffalo Bills. Akcja pochodzi z czwartej kwarty, mniej więcej na 4 minuty przed końcem meczu, kiedy Giants, mając już dwa przyłożenia przewagi, byli w red zone Bills, tam było około 8 yardów do pola punktowego. I Bills ustawili się w formacji takiej do blicowania. 6 graczy z front 7 na linii wznowienia akcji, wszyscy ustawieni tak, jakby mieli atakować quarterbacka. Jak możecie zobaczyć, nie było tutaj cofniętego safety na środku boiska. On był przesunięty na lewą stronę, ponieważ tutaj czaił się Odell Beckham, najlepszy receiver Giants. I w tej sytuacji Eli Manning podjął dobrą decyzję, a mianowicie ten receiver uciekł do boku, na flat, żeby zabrać tego defensive backa i tu Ruben Randle został 1-1 z nieco cofniętym defensive backiem i zagrał prosty slant. Akcja banalnie prosta, bardzo dobra w tym ustawieniu, tutaj było właściwie pusto i wydawałoby się, że będzie to pewnym touchdown dla Giants, ale po pierwsze ten blitz to była tylko zmyłka. Atakowała jedynie linia defensywna, linebackerzy odpadli do krycia, co trochę utrudniło podanie Manningowi. A po drugie, ten defensive back na pewno studiował taśmę i kiedy tylko zobaczył to ustawienie, kiedy tylko zobaczył, że Andrew skręca, błyskawicznie zaatakował piłkę, przechwyt i przedłużył szansę Buffalo na zwycięstwo. To nie było wbrew pozorom łatwe zagranie, bo gdyby to była zmyłka, Randle mógł z łatwością uciec z drogi, gdzie złapałby łatwe przyłożenie, ale te godziny przygotowania włożone w przygotowanie do meczu zaprocentowały właśnie w tej chwili. Co prawda Buffalo nie udało się tego meczu wygrać, ale przedłużyło to ich szansę na zwycięstwo. To już wszystko w dzisiejszym odcinku Goal Line TV. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.